dużo błędów własnych, o których rozmawiamy przed całym meczem. Dosłownie o tym, o czym rozmawialiśmy, to zaczęliśmy robić na boisku. Natomiast zbieg tak wielu nieszczęśliwych wydarzeń, od kontuzji Darka, choroby Jeffera w tygodniu, zaraz te czerwone kartki i taka bardzo nerwowa atmosfera na boisku. Gdzieś brak koncentracji, od razu bramka na samym początku. Jakby dzisiaj nie byliśmy sobą zupełnie. Szalony mecz. My nie potrafimy, cały czas to mówię, jeszcze nie potrafimy zarządzać w ogóle meczem na poziomie taktycznym, na poziomie emocji. Więc kolejna dla nas lekcja z dobrym, bardzo dobrym zespołem, ale na pewno dzisiaj w naszym zasięgu. No, na pewno zawiedliśmy kibiców, licznych kibiców, którzy przybyli nas tutaj oglądać. Nie realizowaliśmy założeń taktycznych, które mieliśmy nakreślone przed meczem. Szybko straciliśmy bramki. W pierwszej połowie w ogóle mecz był szalony, jak to z Lesznem w poprzednich spotkaniach bywało. Trener nas uczulał, przed tym niestety nie udało się, znowu brakło chłodnej głowy, a druga połowa to już szybko stracona bramka po raz kolejny i później konsekwencją tego było to, że musieliśmy grać w przewadze. Sytuacje były, niestety nie udało się ich wykorzystać, dostaliśmy kolejną bramkę, było po meczu. Ale co, no, taki jest futsal, szkoda na pewno tych punktów, ale teraz mamy kolejny ważny mecz. Jedziemy do Torunia, mam nadzieję, że tam wreszcie przełamiemy się w tej rundzie i wygramy spotkanie. Zwycięzców się nie osądza, tak chyba trzeba to zacząć. Muszę wrócić do meczu niedzielnego z Dremanem, który zagraliśmy o wiele lepiej i przegraliśmy 4-3. Dzisiaj zagraliśmy dużo słabiej, wygraliśmy 8-5. No tak, jesteśmy zadowoleni z 3 punktów, bo to musi cieszyć. Na pewno jesteśmy zadowoleni z 8 strzelonych bramek, składnych akcji wypracowanych, bo to też nie był przypadek. Ale nie jesteśmy zadowoleni z naszej gry w obronie, a przede wszystkim znowu z tego, bo w ostatnich meczach naszym najgroźniejszym przeciwnikiem jesteśmy sami my, jak mamy piłkę przed własnym polem karnym. I niestety 3 bramki stracone z Dremanem i teraz 3 z Wizewem. Oddaliśmy piłkę przed polem karnym i to się nam nie może zdarzać. Na szczęście dzisiaj byliśmy skuteczniejsi w ataku. I to przesądziło o naszym zwycięstwie. Druga połowa na pewno trochę lepsza od pierwszej, ale trzeba przyznać, że Wizew też grał bardzo dobrze. My dzisiaj wyglądaliśmy trochę słabiej motorycznie niż w niedzielę. Osłabieni byliśmy brakiem Siergieja Małyszko i Kacper Konopacki też dopiero wszedł w drugiej połowie na przewagę. Dla nas jest duże osłabienie i widać było trochę trudy meczu tego niedzielnego. Tak jak powiedziałem, bardzo ważny mecz, jeżeli chodzi o układ tabeli. Ale wnioski musimy wyciągnąć i musimy naszą poprawić grę, żeby po prostu nie rozdawać prezentów drużynie przeciwnika. Gratuluję swojej drużynie mimo wszystko, bo zostawili i tak kawał zdrowia dzisiaj na tym boisku. Dziękuję. No, ciężkie mecz, dużo błędów z obu stron. Pierwsza połowa taka nasza, to też mamy błędy, dobrze, że strzelamy bramki, ale w obronie mamy problemy. Wiemy o tym, pracujemy nad tym. Ciężkie mecz, co powiedzieć. Mi osobiście dla mnie przyjemno tu grać, przyjemno na tej hali. Przyjemno strzelać, jakby to nie było, strzelać swojej minulej drużynie bramki. Na to nastawiony był, nie wiem, z 3 tygodnie byłem nastawiony, żeby strzelać. Planowałem 3, ale tak udało się tylko 2. No i tego starczyło, żeby wygrać. Najważniejsze było nasze 3 punkty. To było pierwsze, to była podstawa nasza. I co? Przeanalizujemy ten mecz. Najważniejsze, że zdobyliśmy sobie 3 punkty i jedziemy dalej.